zacząłem. Servus, tutaj Andrzej. Akurat jestem z przyjaciółmi w podróży. Zapieprzamy sobie do Karpacza. To jest Sylwia. Sylwia, przywitaj się. Sylwia udaje, że jej nie ma. Nie pokazuj mnie. Jest Mateusz. Witajcie. Psy. Jest Maria. I są psy. No, i są pieski. Pokażemy pieski. Połowę racji jedna. Tu jest jeden. A drugi nam, nie wiem, czy zobaczymy. A drugi gdzieś tam. Jak są dziewczynki. Także są dziewczynki. Widzę, że jest 8 osób. Także, jak widzicie temat. Cześć, cześć, witam rosyjską frakcję. Także taka sytuacja. Zatrzymaliśmy się na kawie. Gdzie to było? Ta nazwa tego. Kędzierzyn chyba. Nie? A nazwa tego? Jak to się nazywało? Taurus. W Taurusie. Zatrzymaliśmy się na trasie w Taurusie przy autostradzie na A4. Zatrzymaliśmy się w Taurusie i stał sobie autokar. No i siedząc sobie i popijając kawkę przed tym lokalem, zauważyliśmy, że do środka wchodzi umundurowany żołnierz z upaińskiej krainy na U. Mało tego, niestety nie udało mi się nagrać jego tatuaży. Miał bardzo ciekawy tatuaż tutaj na szyi, w bardzo widocznym miejscu. Tym tatuażem był znaczek Azowa. Znaczek Azowa, tak. Mówiąc jakby dla Facebooka, znaczek Azora. Znaczek Azorów miał, tak. Na szyi miał coś jeszcze wydzierane z tyłu na czaszce chyba. No i co, no kolega akurat stał, Mateusz, którego widzicie po mojej lewej stronie z tyłu, zaczął mu zaglądać tam na pagony, jakie ma stopnie i w ogóle. Zaczął nas ten upaiński żołnierz strasznie obcinać, ścinać. Upaińcy, którzy siedzieli w środku, zaczęli mówić: o, Polaki nagrywają. Także w ogóle co to ma być, że upaiński żołnierz z Azora w Polsce. Co on tutaj robi? Ja się pytam, co on tutaj robi? Miazga. Co o tym w ogóle sądzicie? Właśnie pokażę wam, właśnie nagrałem filmik. Niestety nie udało mi się niestety nagrać go z bliska. Ale już wam pokazuję, momencik. Nie, jestem na Andrzej Nacjonalista. Już. Widzicie, czy zasłaniają komentarze? Także nagrałem najpierw tego żołnierza, jak palił papierosa pod autokarem, a później, jak już odjechał autokar, nagrałem cały autokar plus jego rzeszowskie blachy. Jeszcze raz wam włączę. Mam nadzieję, że wam komentarze nie zasłaniają, bo u mnie zasłaniają. Widać, okej, dobra, rosyjska frakcja napisała, że widać. Także jak widzicie, taka sytuacja. Co tutaj robi w Polsce żołnierz z Azora? Czy nie powinien bronić pana Z, swojego prezydenta? Jeszcze raz wam włączę. Podejrzewam, że oni jechali do Niemiec. Sylwia mówi, że podejrzewa, że oni jechali do Niemiec. Także takim Sindbadem sobie podróżuje po Polsce dzisiaj, w tej godzinie, żołnierz z Azora. Po autostradzie A4. Może go nawet dogonimy, to może wrzucę na swoją relację, już wam powiększam go, jak się uda. Bo znowu wiecie, na tym programie działam. O, no niestety, no tak słabo trochę widać, ale... Tak, jeszcze musiałem zmienić format, bo mi najpierw nie chciało działać. Ale to jest ten żołnierz właśnie.
to jest ten autokar. A oto jego blachy, rzeszowskie blachy. Także taka sytuacja na A4C w Polsce. O, tak na chwilę się z wami połączyłem, ponieważ jadę z przyjaciółmi odpocząć. I no i co, no wracam może w niedzielę, może w poniedziałek, może we wtorek. Zobaczymy jeszcze. No ale... Może w ogóle nie wrócę. Może w ogóle nie wrócę. W ogóle zapraszam was do bardzo ważnej relacji, którą zrobiła Jowita przed swoim wyjazdem, ponieważ ona też wyjeżdża. Nie powiem gdzie, ale no. Także ona też wyjeżdża. Też jest teraz w trasie. No i zapraszam was na relację dotyczącą wydarzenia, które się odbyło w Warszawie i dotyczącego zdarzenia, do którego doszło, bo jak już co bardziej czujni widzowie wiecie, że prokuratura krajowa już postawiła zarzuty, z tego co dobrze kojarzę, postawiła zarzuty w charakterze terrorystycznym temu gościowi, który podszedł do nas z pociskiem w Warszawie i położył nam go pod nogi. Miał na imię Łukasz, tak? Łukasz K? Podejrzewam, że na Łukasz, bo na tej szafie. Tak, na pewno Łukasz. Miał na. Także zapraszam, tak, zapraszam was, obejrzycie relacje na Rebel24, na Rebel24 TV. Zachęcam także do obserwowania, lajkowania właśnie tego drugiego kanału Rebel24 TV. To jest taka alternatywa dla Rebel24. Bo różne dziwne akcje się robią, już nie wspominając nawet o tej cenzurze, która nas dotyka, ale za niedługo się dowiecie po prostu, jakie akcje nas dotykają, z czym się zmierzamy. No, nie jest łatwo, ale walka z systemem trwa nadal i nie odpuścimy. Sami wiecie też, jaka jest Jowita, nie odpuści, walka o wolność. Także pozdrawiam was serdecznie, życzę spokojnego dnia, pokażę wam jeszcze tutaj miłego weekendu. To znaczy podobno się nie mówi weekendu, tylko bo to nie jest po polsku, dlatego się mówi miłego popiątku, tak? Dobrze zapamiętałem? Nie wiem, kto to ostatnio tam, tak, miłego popiątku, dokładnie. Jeszcze wam pokażę, jak trafiliśmy, o. Sobie tak śmigamy, a już minęliśmy akurat. Jeszcze moja córka. No, ale tak sobie śmigamy, córkę pokażę. O, są pieski i Mateusz. Moją pokażę. Siemanko. A tu jest po operacji Sisi. Nie pokazuj. Także ja się z wami żegnam, może jeszcze przeczytam komentarze, co tam piszecie. Dzieci nawet się dziarają, banderowcy. Tak, oczywiście, że się dziarają, to hajlują. Andrzej, ale co, ewakuacja? Nie ewakuacja, no jaka ewakuacja? Ja nie rozumiem tych ludzi, którzy jak się rozpoczęła ta operacja denazyfikacja na Upainie, nie rozumiałem po prostu tych ludzi, przynajmniej u mnie w Bielsku Białej, nie rozumiałem, jakie były kolejki po paszporty. Jakie były kolejki po paszporty, to się w głowie nie mieści. To już wtedy do mnie doszło, jak wielu ludzi będzie spierdalać z Polski po prostu. No. Nie wiem, czy mi za to słowo zablokują kanał, czy nie. Mam wywalone. Po prostu nie rozumiem ludzi, którzy chcą uciekać zamiast bronić swojego kraju. Przepraszam, bo Mirosława życzy zdrowia dla pieska. Ja w 2020 zmieniłam paszport, ale tylko dlatego... Ja mam nieważny od... Ja pierdzielę, nie pamiętam ilu lat. Chciałam lecieć na wycieczkę. No. Jeszcze poczytam wasze komentarze. Fajnie, że jesteście w ogóle. A nie poleciałam, bo nie jestem szczepiona. Tak, Sylwia powiedziała, że nie poleciała. Zrobiła paszport, bo chciała wylecieć.
gdzieś chyba na wakacje, ale nie poleciała, bo się nie zadziałała. No nie zadziałała się. A jak to robi ten dziki trener? Nie poleciała, bo się nie zadziałała. Dobra, jeszcze czytam wasze komentarze i się rozłączam. Nie chcę wam zajmować dnia, to było takie szybkie info, to miało być takie szybkie info, po prostu, że żołnierze upańscy z Azora kręcą się po naszej Polsce. Po naszej Polsce się kręcą, no. Dezerterzy to są, co nie bronią kraju. Możliwe, no. Ale kuźwa, tutaj na szyi, w tak widocznym miejscu ten znaczek Azora, to jest miazga, nie? Nie można tego cytować, blokują wszystko. A niech blokują, to założę kolejne konto, trudno. Niech blokują, prawda i tak zawsze wyjdzie na jaw. I o tą prawdę walczymy. Dla was, dla nas, dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń. I nie ma bata, nie przestraszą nas, nie przestraszą nas. Jeszcze wracając do tego tematu, tego zamachowca z Warszawy, to on się przyznał się, że chciał nas zastraszyć. Nie, zabić. Chciał nas zastraszyć, co oznacza, że chciał nas wyjebać w kosmos po prostu. Chciał wyjebać w kosmos polskich patriotów, którzy przyszli uczcić pamięć rzezi wołyńskiej z miasta. Ale zapraszam was naprawdę do tej relacji, którą zrobiła przed wyjazdem Jowita na Rebel 24. To jest bardzo ważna relacja. I każdy, kto był na tym wydarzeniu w Warszawie, powinien obejrzeć tą relację. I powinien być czujny na Rebel 24, na Rebel 24 TV, ponieważ będziemy uzupełniać te informacje, które dzisiaj dla was przedstawiła Jowita. Jak cię zablokują, to dam ci kanał. Będziesz na moim nadawał. Kto mówi? Miro? Rosyjska frakcja. Miro? Dziękuję, rosyjska frakcja. Będziemy działać jak najbardziej. Dziękuję. Dobra, to ja się z wami żegnam, nie chcę wam cennego czasu zabierać, chociaż bardzo miło mi się było z wami spotkać. Mnie nie pokazuj. Mnie nie pokazuj. Pokazuj mi, bo cię wysadzę z samochodu. No. A, już był taki jeden, co mnie chciał wysadzić. No. Wyjdź z auta. Dobra, to ja się z wami żegnaj. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiamy. I psiaki też żegnają. Tak, psiaki też żegnają. No to trzymajcie się czołem. Ile osób? I do zobaczenia. Ile osób?